Siemaneczko, kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym haulem zakupowym. Tak, haul zakupowy. Niestety nie wszystkie paczki do mnie dotarły. Czekam cały czas jeszcze na jedną paczuszkę, więc mam nadzieję, że przyjdzie jutro i uda mi się dograć dla was kawałek na końcu z kolejną paczuszką, na którą bardzo czekam. Będą tam bardzo fajne rzeczy. A teraz mam dla was tym razem trochę ubrań. Tak, tym razem trochę ubrań. Tutaj mam pierwszy ciuszek. Kupiłam ciuszek na Vinted za 20 zł. Jest to ciuch z marki Shein, coś takiego. Jest to chińska marka na amerykańskiej stronie, coś takiego. I tutaj miłą karteczkę dostałam jeszcze od pani. Do góry nogami trzymam. Pani mi napisała, że dziękuję za zakup i że ma nadzieję, że wszystko będzie w porządku i że życzy miłego noszenia. Więc bardzo miły, mały gest, ale bardzo miły. Więc pierwszą rzeczą jest koszulka. Koszulka, która ma taki dekolt w serek, ładny i takie na gumeczce, bardziej bufiaste rękawki. Więc zaraz ją przymierzę i wracam do was. A więc ubrałam tą koszulkę i powiem wam dziwne rzeczy. Tutaj ładny jest ten dekoldzik. Ślicznie to wygląda. Jeśli chodzi o dekolt. Jeśli chodzi o część dalszą, to trochę gorzej, więc wam nie pokażę. Trochę jest obcisła, ale dziwne rzeczy, ponieważ rękawy są dobre, a tutaj te bufki, które miały być, to po prostu mi spadają. Nie wiem, o co chodzi, czy ja coś źle robię. Ale no, moim zdaniem to powinno tutaj z tym wszystkim tak przylegać, żeby tą bufkę można było sobie i zrobić tak ładnie i sobie opuścić, bo jak ja ją opuszczę, to to już nie jest bufka, więc to jest już taki zwisający kawałek materiału, więc no nie wiem, o co tu chodzi. Ma dosyć wycięte plecy, ale no nie rozumiem tych rękawków, no bo te bufki fajnie by tak wyglądały, gdyby to tak leżało, ale naprawdę tutaj bym musiała to bardzo nisko opuścić ten dekolt, chociaż ten dekolt i tak już jest nisko, jak widać. On jest bardzo ładny, ale nie wiem, o co chodzi z tymi ramionami, bo to jest luźne. Mi to tutaj lata wszystko. Bym musiała sobie to pod ramionczka jakoś włożyć od stanika, żeby to jakoś w miarę wyglądało. No, no nie wiem. Widzicie? Właśnie mi spadło i to takie jest już na dole. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Bluzka jest z fajnego materiału. Jest taki grubszy. No, ale tutaj te rękawki to jednak Najwyżej ją wystawię, sprzedam, bo nie jest dla mnie. Więc przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest też bluzka. Też z tej samej marki. No i niestety jest śliczna, ale już ją przymierzałam i jest dla mnie za mała. Niestety jest dla mnie za mała, ponieważ jest z nierozciągliwego materiału. Jest śliczna, ale jest za mała i jest trochę takim crop topem, bo jest bardzo krótka, więc sięgałaby mi do pępka, więc jestem bardzo zawiedziona z tej drugiej koszulki, bo tej drugiej koszulki już nie przymierzałam, tej, którą mam na sobie. Myślałam, że będzie dobra, bo wyjęłam ją z opakowania, spojrzałam na nią, mówię, a fajna. No, ale niestety, jak widać, coś tu nie gra. Może jeszcze jakoś to spróbuję tutaj te ramionka sobie zszyć, czy coś takiego, bo gdyby one były tak troszkę... No troszeczkę tutaj, to jest kwestia centymetra, półtora, bardziej podszyte, no to tu już by się trzymało i to by ładnie wyglądało, bo ta koszulka jest taka bardziej elegancka, że tak powiem. No ale coś tu w niej nie gra, więc może przejdźmy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest też koszulka. Zaraz ją przymierzę, zaraz wam ją pokażę, może na początek wam ją pokażę. Jest koszulka z printem, zwykła, tutaj ma taki print. Nie będę mówić głośno, co tam jest napisane. Są usta w panterkę, czyli po mojemu, jak zwykle wszystko w panterkę. Jest zwykła, z krótkim rękawkiem, więc zaraz przymierzam i wracam do was. A więc założyłam tą koszuleczkę z tym fajnym napiskiem tutaj, więc jest super, jest dobra, fajnie leży. Print już wam pokazywałam, jak wygląda, więc nie będę wam się cała pokazać, już zostanę w tej koszulce. Ma ona krótki rękawek, jak widać. Bardzo mi się podoba, jestem zadowolona, że z tego haulu chociaż jedna rzecz jest dobra. A więc przejdźmy do rzeczy mniejszych, jeszcze zostały mi dwie mniejsze rzeczy. Jedna rzecz jest z Rossmana, za 22 zł do testu kupiłam maskę. Jest to maska do włosów wysoko porowatych z linii Hair Balance. To rozwiązanie dla bardzo suchych i puszących się włosów.
Ale tutaj są różne stopnie, jest wysokoporowate, średnioporowate i niskoporowate, więc wzięłam do tych wysokoporowatych, czyli takich właśnie włosów, które są po farbowaniu. Bardzo ładnie ona pachnie, zresztą ładnie wygląda, po pierwsze. Baby sroki lecą na to, co ładnie wygląda, a pachnie po prostu przebajecznie. Tutaj jest zabezpieczona takim sreberkiem, ale już sobie uchyliłam rąbka. I pachnie, powiem wam, że jak landrynki. Naprawdę cudownie pachnie. Mam nadzieję, że będzie działać. Jak widzieliście, w ostatnim pustym pudełku opowiadałam wam o moich maskach, które już testowałam. Były tam dwie maski, dwie odżywki, które testowałam do włosów. I chętnie sprawdzę kolejną. Skończyłam nam te pudełka, więc zakupiłam tą i będziemy testować tą. A teraz jeszcze został nam jeden produkt, do którego właśnie przejdziemy. Są to pędzle. Pędzle kupione na Vinted. Kupiłam je za 10 zł. Od pani jest tutaj 5 pędzelków. Już wam pokazuję. Pędzelki były opisane, że są w gotyckim stylu. Nie wiem, czy to jest gotycki styl, czy inny, ale mają naprawdę śliczne tutaj końcówki. A więc tak, pierwsza końcówka wygląda w ten sposób. Wygląda to trochę jak jakiś tak z dziobem. I mamy tutaj płaski języczkowy pędzelek. Fajne włosie, myślę, że syntetyczne. I fajnie to wygląda, ozdobnie naprawdę do jakichś TikToków czy do czegoś, super. Tutaj kolejny z jakimś, nie wiem co to jest jakiś, ciężko mi powiedzieć, wygląda jak jakiś ornament grecki, coś takiego. I tutaj mamy puchowy, skośny pędzelek, fajny na przykład do rozświetlacza. Tutaj mamy puchowy, prosty pędzelek, zwykły, puszek, na przykład do cieni. I mamy tutaj końcówkę taką, z takimi kuleczkami. Trochę wygląda jak różdżka, fajne. Zaczaruję was różdżką i wy wtedy wciśniecie przycisk subskrypcji, który znajdzie się tutaj na moim palcu i zostawicie pod tym filmem łapeczkę w górę. Mamy jeszcze dwa pędzle, jeden też tutaj z takimi zawijaskami, bardzo ładny. I tutaj mamy zbity, skośny pędzelek, który możemy na przykład wykorzystać do brwi, albo do eyelinera, do kreski, więc będzie przydatny. I ostatni pędzelek wygląda trochę to jak taka stopa, jak tak postawię, ale myślę, że to jest jakiś gzyms czy coś takiego. Tak to przynajmniej wygląda, można by jakąś budowlę z tych pędzelków stworzyć. Naprawdę są prześliczne. I ostatni jest bity, ale bardziej taki stożkowy, stożkowa końcówka. Więc taki zestaw 5 pędzelków kosztował mnie 10 zł. Naprawdę świetnie one wyglądają. Myślę, że naprawdę do jakichś filmów, czy filmików na TikToku, czy do zdjęć mogłyby super, super wyglądać. Zresztą nie są one złej jakości, są bardzo milutkie. Przypuszczam, że są syntetyczne, bardzo fajne, ja jestem zadowolona z tego produktu. Takie krótkie podsumowanie, jest mi przykro, że w jedną koszulkę się nie zmieściłam w panterkę, która mi się bardzo podobała, a druga koszulka, no ma coś nie tak z tymi rękawkami. Została jedna, ta z tym printem, chyba najbardziej do mnie pasuje, dlatego na mnie pasuje. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia przy następnym, a jeśli jutro uda mi się, że przyjdzie mi ta paczuszka z czymś, co bardzo chciałam wam pokazać i co będzie bardzo śliczne, to na pewno dodam to jeszcze na końcu filmu, więc zobaczymy, czy dojdzie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Cześć kochani, tak jak obiecałam, dogrywam wam, jest dzień kolejny, przyszła paczuszka, więc chciałabym wam wszystko pokazać, jak to wygląda. Tu są takie piękności, tak ślicznie paczuszka została przygotowana przez panią. W opisie dodam wam link do Instagrama pani, która robi takie cuda. Mamy tutaj cudowne mydełko. Jest to mydełko w kształcie torcika jeżynowego. Jest przepięknie przygotowane, ślicznie wygląda. To jest druga strona. Cudowne po prostu, że ktoś potrafi takie cudeńka zrobić ręcznie. Ja jestem w szoku, że to jest takie śliczne, maluśkie wszystko, że aż szkoda tego używać. Kolejnym tutaj rzeczą, którą zamówiłam, jest kula do kąpieli. Tutaj niestety troszkę się pokruszyły w transporcie, ale to nic, ja i tak to wykorzystam. Tutaj mamy kule o zapachu liczy, jak się nie mylę, czy coś takiego tam było. Były przeróżne te kule. U pani można było sobie wybrać, skomponować w własny
jakby box, własne zamówienie. Tutaj mamy kolejną kulę. Ta kula jest arbuzowa. Prześlicznie pachnie, cudownie, naprawdę. Szkoda, że nie możecie tego poczuć przez kamerę. Kolejnymi produktami, które tutaj dostałam, są dwie kolejne kule. Niestety one są w gorszym stanie, nie przetrwały podróży, ale nic nie szkodzi, ja na pewno je wykorzystam. Są to kule różane, z różami jak widać. Na pewno je zużyję do kąpieli i tak w sypie wykorzystam. Pachną naprawdę cudownie. Wydaje mi się, że zamawiałam jedną, więc drugą musiałam otrzymać w gratisie. W gratisie również dostałam takie maluśkie gumeczki do włosów i tutaj takie zawiniątko malutkie, to też był gratisik od pani. Super, to wszystko ślicznie wygląda, tak jak tutaj prześwituje przez opakowanie. Są to takie małe serduszka do kąpieli. Ciężko mi określić zapach, myślę, że to jest jakiś leśny czy coś takiego. Są tutaj cztery, więc naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Zostawię wam link w opisie, bo naprawdę polecam. Te rzeczy pani wszystko własnoręcznie robi, jest to świetnie przygotowane. Są różne wzory mydełek, różne wzory kul, są też sole do kąpieli. Naprawdę wszystko jest świetne, cudownie pachnie. Jeszcze dam wam znać na przykład na Instagramie albo na TikToku, jak to się fajnie rozpuszcza. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!